Cześć, z tej strony Max, firma Arkham Cars, a w dzisiejszym odcinku pytanie, czy wybieramy rodzinnego vana, czy raczej weekendową zabawkę? W dzisiejszym odcinku chcielibyśmy zaprezentować dwa samochody. Jest to Chrysler Pacifica oraz Chevrolet Camaro, którego już mogliście widzieć na naszych poprzednich odcinkach. Ale zacznijmy od Chryslera Pacifica, którego jeszcze nie pokazywaliśmy nigdy. Jest to bardzo obszerny minivan, jak można by było go nazwać mini. Jest to duży pojazd rodzinny. Ta wersja jest 7-osobowa. Jest to rocznik 2019 z bardzo małym przebiegiem, praktycznie niewidocznymi uszkodzeniami. Samochód przyjechał dokładnie w takim stanie, jaki jest widoczny, czyli mamy dwa lusterka ułamane. Ktoś musiał je składać po prostu na siłę przed aukcją, czy gdzieś tam w trakcie, można powiedzieć, sprzedaży tego samochodu przez ubezpieczyciela. Samochód ma tutaj także lekko pęknięty zderzak, poza tym żadnych jakichś większych uszkodzeń. Ale tutaj przejdźmy do całej specyfikacji takiego pojazdu. Mamy tutaj lampy, które mają LED-owy pasek, dodatkowo soczewka. Jeśli chodzi o kierunkowskazy przednie, mamy tutaj w środku w takiej lampie, dodatkowo mamy halogeny przeciwmgielne. W pojeździe ze Stanów Zjednoczonych bardzo często można spotkać obrysówki na zderzaka, które akurat w tym egzemplarzu są świecące, ale generalnie jeśli chodzi o Chryslera Pacifica, nie interesuje nas to zbytnio, jak on wygląda z zewnątrz, bardziej jak on jest funkcjonalny, jak dla dużej rodziny będzie on się spisywał w trasie, czy do użytkowania w ciągu normalnego tygodnia roboczego. Jeśli chodzi już o samo zewnętrzne otwieranie drzwi, drzwi tylne są rozsuwane do tyłu. Akurat w tym momencie jest wyładowany akumulator, ponieważ przyjechał po tak dużej trasie, więc zazwyczaj one się wyładowują, jeśli chodzi o import. Otwierane są one do tyłu rozsuwane, więc tutaj bardzo fajnie, ponieważ na ciaśniejszych parkingach bez problemu mogą sobie dzieciaki czy inne osoby wysiadać z tyłu bez przeglądania, czy obiją drzwi, a wiemy, że zazwyczaj są to dzieci, które gdzieś tam obiją drzwiami o kolejny samochód, więc jest to naprawdę bardzo fajne rozwiązanie. Z tyłu mamy 5 siedzeń, potrójna kanapa z samego z tyłu oraz środkowe podwójne fotele, więc tutaj dość ciekawe rozwiązania. Wszystkie fotele chowane są w podłogę, wtedy robi się nam bardzo dużo miejsca bagażowego. Czy to składamy tylne fotele, czy środkowe, mamy tutaj bardzo dużo miejsca na nogi oraz tak, że bez żadnego problemu może się tutaj zmieścić naprawdę spora liczba osób. Maksymalnie 7. Każda osoba ma miejsce na kubek. Dodatkowo każdy ma swoją klimatyzację, która jest sterowana także z pozycji tylnych siedzeń, więc nie trzeba za każdym razem prosić kogoś z przodu, żeby podkręcił klimatyzację, bo jest za ciepło, czy żeby dał cieplej, bo jest za zimno, więc to też jest bardzo fajne rozwiązanie. Dojście do tylnych foteli jest za pomocą złożenia środkowych foteli i wtedy można sobie bez żadnego problemu tam przejść lub przechodzimy po prostu środkiem w tylną część, więc nie trzeba nic rozkładać ani składać. Nawet jakby tutaj ktoś siedział, to tak szczerze powiedziawszy można by było się tam przecisnąć. Tak jak mówię, jest to bardzo duży samochód. Z tyłu oczywiście mamy jeszcze dodatkowe miejsce na bagaże. Te fotele nie są przesunięte aż tak daleko, żeby ich nie zmieścić. Raczej tutaj na duże walizki jest miejsca, więc z tyłu jest bardzo fajna przestrzeń do przewożenia, czy to osób, czy jakichś innych rzeczy, bo tutaj, tak jak mówię, wszystko można złożyć na płasko, więc robi się nam naprawdę bardzo dużo miejsca. Przechodząc dalej do przodu, mamy już główne fotele oczywiście i tutaj mamy akurat mniejszą nawigację, jeszcze jest wersja S, ma troszeczkę ją większą, ale tutaj akurat ten model też jest na bardzo fajnym wyposażeniu. Wszystkie fotele są skórzane. Jeśli chodzi o lewarek zmiany biegów, jest on elektryczny, tak jak widać tamto pokrętło, plus tutaj mamy całe centrum dowodzenia już całym samochodem. Wszędzie oczywiście są miejsca na USB oraz na ładowarki, więc to też tutaj jest na pewno przydatne, jeśli chodzi o podróż takim pojazdem. I samochód jest z przodu też bardzo duży, bardzo wygodny. Jest to naprawdę ciekawy samochód, jeśli chodzi o większe rodziny. Porównywalne samochody jest to Grand Caravan, Chrysler Town & Country, choć od Pacifica one są troszeczkę mniejsze, no ale też 7-osobowe SUV-y. No i coś fajniejszego, no to Dodge Durango, jeśli chodzi o 7-osobowe pojazdy, ale on troszeczkę węższy jest, jeśli chodzi już o same gabaryty takiego pojazdu. Więc Chrysler Pacifica, naprawdę bardzo fajny pojazd. Ceny takich pojazdów mniej więcej mogą się
zaczyna gdzieś od 70 nawet po 100 kilka tysięcy, w zależności od wyposażenia, roczniku, przebiegów. Wszystko oczywiście celujemy z klientami tak, żeby zakupić jak najtaniej. No i tutaj mamy drugiego konkurenta, więc czy rodzina, czy weekendowe wyjazdy, Chevrolet Camaro w wersji SS, silnik 6,2 litra. Już pokazywaliśmy wcześniej, mieliśmy podobny egzemplarz. Robimy jeszcze bardzo ciekawy na 50-lecie oraz drugi praktycznie taki sam. Akurat ten jest jeszcze też w specjalnej wersji. Tu będzie miał jeszcze taką dodatkową naklejkę, która była oryginalnie. Ma właśnie takie wstawki czerwone, tak jak widać z przodu. Zdymione lampy miał tylne. Będziemy tutaj robić jeszcze do niego specjalne dokładki do progów oraz przedniego zderzaka, dlatego tak jak może zauważyliście, takich rzeczy jeszcze na razie tego już nie poprawiamy, bo będzie to ściągane i włożona będzie nowa dokładka. Jest to raczej już typowo dwuosobowy samochód. W papierach jest bity na cztery, ale raczej w praktyce to się nie spełnia. Chyba że jakieś naprawdę małe dziecko gdzieś w foteliku z tyłu, ponieważ no, nie ma miejsca praktycznie z tyłu na nogi. Na upartego no, tak kawałek można gdzieś przejechać, jak fotel przedni się poprzesuwa naprawdę sporo do przodu, no ale nie o to chodzi w tych pojazdach, żeby się męczyć jazdą, tylko tutaj mają sprawiać przyjemność z jazdy takie samochody. Bardzo fajnie ten samochód trzyma się, jeśli chodzi o trakcję. Przeszliśmy ostatnimi czasy na generalnie na import bardziej Camaro. W tamtym roku ściągaliśmy sporo Mustangów, ale jednak klienci odeszli od nich troszeczkę, ponieważ jest ich przesyt na rynku. Jak chyba gdzie każdy się obejrzy, to widzi, że jedzie Mustang. I jednak kupując takie pojazdy, klienci gdzieś idą za czymś wyjątkowym, nie chcą być tak jak generalnie wszyscy, więc szukają jakichś indywidualnych propozycji, więc na pewno jest z nią Chevrolet Camaro, w szczególności w takiej wersji SS. Oczywiście jeszcze ciekawym egzemplarzem, którego można rzadziej spotkać na naszych drogach, jest także Dodge Challenger, ale powiedzmy, że jeśli chodzi o te trzy muscle cary, Mustang, Camaro oraz Challenger, no wszystkie są bardzo fajne. Tak jak wspomniałem, Mustangów jest w tym momencie najwięcej, no ale też się nie dziwię, bo ich stylistyka jest bardzo ładna, więc można także kupić w bardzo ciekawych pieniądzach. Jeśli chodzi o Chevroleta Camaro w wersji SS, roczniki około 2017-18, tutaj trzeba liczyć już na budżety około 100 tysięcy, nawet poniżej, tak żeby znaleźć fajny egzemplarz. Mówię już oczywiście o budżetach na gotowo. Tutaj do środka patrząc jest tak, że no tu jest wersja standardowy SS ze zwykłymi skórzanymi fotelami, niektóre mają z Alcantarą dodatkowo, przetłoczenia SS na kierownicy oraz fotelach. Poza tym bardzo ładny egzemplarz, wyklejony jeszcze monitor od nowości, ponieważ tu nie jest duży przebieg. Uszkodzenie tego samochodu był błotnik, drzwi były lakierowane oraz dokładka dolna. Tak jak widać, jeszcze uszkodzona została felga, będziemy ją regenerować. Tutaj zawsze są problemy z takimi dodatkami, ponieważ jest to wstawka generalnie zalakierowana, więc będzie ją trzeba tutaj dodatkowo zrobić, żeby to się ładnie prezentowało. Zawsze staramy się wracać samochodami do oryginalnych wersji, dopiero później ewentualnie robić jakieś dodatkowe przeróbki na życzenie klientów, przy czym zawsze już to robimy, jeśli znajdziemy troszeczkę czasu, ponieważ często są to czasochłonne prace, a nie zawsze sobie każdy zdaje z tego sprawę, że nie wygląda to tak, jak pisali w instrukcji, że jest to tylko raz, dwa wpięcie i wszystko działa tak, jak powinno być. Dzięki za obejrzenie dzisiejszego odcinka. Jeśli jesteście zainteresowani importem samochodów ze Stanów Zjednoczonych oraz Kanady, zapraszamy do kontaktu i do zobaczenia w następnym odcinku. Cześć!